Cześć, tu Andrzej, witryna Świat Ducha. Dzisiejszy temat. Czy karma człowieka jest zaprogramowana? Odpowiedź brzmi: tak, jest zaprogramowana. Zresztą możemy się o tym przekonywać, że ludzie mają w pewien sposób ustalone losy. No i w, jakby to powiedzieć, bardzo im trudno od tych losów odejść. Wiele teorii spiskowych mówi, że tutaj jesteśmy tak na sztywno zaprogramowani, że tutaj są jakieś siły, które są takie powiedzmy sobie, dla nas nieprzyjazne, i przez to specyficznie dla każdego z nas chcą zła. Tak i to takie negatywne bardzo patrzenie jest i jakby to powiedzieć te osoby, które w ten sposób myślą nie są dobrze zorientowane w temacie, natomiast oczywiście cząstkowo mają rację, że tutaj jakby Szczęście nam nie jest zaprogramowane, acz jest zaprogramowanie przetrwanie i jesteśmy zaprogramowani na przetrwanie. Natomiast, co jest z karmą wielowcieleniową? Dlaczego ona się utrzymuje i na jakich zasadach się ona utrzymuje? Bo tak jak mówią ludzie, no, tracimy pamięć poprzednich wcieleń, no to w jaki sposób możemy prze. Nosić te zapisy karmiczne, tak? W jaki sposób? Dlaczego w ogóle w takim razie karma przechodzi jako zapis, jako program? A przechodzi. No, i tutaj takie proste wytłumaczenie, że to przechodzi za pomocą mm, wzorców, w na przykład psychice, w mózgu, w umyśle, taki, w taki, za pomocą takich wzorców, jakie ma żyjący człowiek, no to nie jest tak. Osobowość nie przechodzi do następnego wcielenia. Osobowość jest jednokrotna. Nikt nie mówił, że osobowość jest wielowcieleniowa, że jest yy, Nieśmiertelna? Nie. To dusza jest nieśmiertelna, czyli te cząstki wyższe, ponad osobowością, wyżej wibrujące, aż do poziomu atmanicznego, to one rzeczywiście są nieśmiertelne, czyli wielowcieleniowe. Nie są one wieczne. Tak jakby Niektórzy mogli sobie sądzić, bo dusza nie jest wieczna, to Bóg jest wieczny. Czy wie, wielkie anioły stwórcy dusz są wieczni, czy wielkie anioły Elohim, twórcy świata są wieczni? To rzeczywiście tak jest, ale oni są duchami, a nie duszami. I dzisiaj powiemy sobie właśnie na ten temat, jak to jest z tą karmą. Że jest to suma postaw duszy, że przychodzi do następnego wcielenia. Co tam się dzieje z tą karmą? Co ma do tego karma pokoleniowa? Powiemy, że 80% ludzi ma generalnie karmę i jest no, niedojrzałych z tego powodu. Co ma to wspólnego z Reakcją emocjonalną, stresową. No i powiemy na, o tym, że owszem, zaprogramowanie karmiczne istnieje, natomiast jest to manipulacja wyższego rzędu niż taka bezpośrednia. To znaczy, że człowiek sam bezpośrednio ma nad sobą władzę pewnym obszarze, a dopiero wyżej zasady, które panują nad, w, w tym obszarze są zaprogramowane. Czyli mamy osobistą pewną wolność i możemy w takim, że tak powiem, słoiku yy, swoim, czy też w bańce, czy w balonie, w zależności od tego, jak to tam ma energię i, i, i ciała rozwinięte, tak możemy działać. I możemy się co ciekawe uwalniać też od karmy. No i jak wyjść z karmy, jak się z tego wydostać, to tutaj już mogę powiedzieć, uwolnić się od reakcji stresowych. I o tym też będę mówić później. Także czy karma człowieka jest zaprogramowana? Tak, jest zaprogramowana, ale nie tak jak myślicie. Tak więc, no, po, podstawowym takim przekonaniem ludzi jest to, to, że karma jest związana z duszą, i że y, można powiedzieć, że to dusza nam tworzy los, tą ścieżkę losu, że to można sobie zobaczyć tą ścieżkę losu, i że y, osobowość, jako twór, który jest w obszarze duszy, w obrębie duszy, jest. Osobowość bywa kilkakrotnie słabsza od samej duszy, bo ma o wiele mniej energii, przez co sama dusza no wręcz czasami przytłacza człowieka. I jest wiele osób, które mimo tego, że w osobowości wiedzą, że na przykład uzależnienie jakieś od substancji jest niekorzystne, to nie, nie potrafią te, tego przerwać. I jest... Wiele postaw ludzi, które są znane jako uzależnienia na przykład od substancji, czy, czy jakieś uzależnienia kompulsywne, obsesyjno kompulsywne, no, różne, różnorodne są, i one są również właśnie związane z postawami duszy. Człowiek taki nie jest nieświadomy tylko że jego dusza go tak wpasowuje w to uzależnienie, że po prostu ten człowiek no, wręcz czuje wstyd. Dlaczego ja, który mam świadomość, jakąś taką nie, nie głupią, ma, ma, jestem po szkołach, a ja nie umiem się od tego uwolnić? No tak, bo ten człowiek właśnie ma niestety karmę, czyli postawę duszy. Dusza. Chce czegoś i ona sobie to realizuje w swoim życiu. Jak to przechodzi do następnego wcielenia? Bo w jednym wcieleniu, no okej, okay, no to się jakoś tam rozumie, że ciężkie dzieciństwo i trzeba się pomóc, trzeba się odstresować, ciężka praca, coś tam. Ale co, jak to przechodzi do, do następnego wcielenia? Przecież nie przez mózg nie przez osobowość, które się rozkładają. Nauki ezoteryczne mówią, że ciała człowieka, to fizyczne i te eteryczne, astralne, mentalne, rozkładają się jedno po drugim po śmierci. I pozostaje ciało przyczynowe jako Miejsce, gdzie są zalążki przyczyn następnego wcielenia, tam na, na przykład nie ma y, zachowanego naturalnego, nauczonego języka. Jest co prawda, jakby powiedzieć, taka inklinacja, że do tego będziemy, to będziemy lubić, a tamto nie będziemy lubić, tego będziemy się uczyć z łatwością, a to nam w ogóle nie będzie szło. Natomiast tam w, w ciele przyczynowym nie ma już aż takich treści, które by wskazywały na to, że o w tamtym i w tamtym momencie zrobiłem to i to. I dlatego w cudzysłowie jesteśmy poz, pozbawiani pamięci w, poprzednich wcieleń. To nie jest żadne kodowanie. To nie, to nie z powodu tego, że ktoś się na nas uwziął, to tylko po prostu z tego powodu, że wcześniejsze ciało mentalne razem z zapisem historii z danego życia rozpuszcza się. Owszem, można tam wrócić. Niektórzy wręcz, jeżeli u kogoś nie, nie rozpuści się dostatecznie dobrze ciało mentalne, to pamiętają swoje prze, przeżycia z poprzedniego wcielenia, ale zdarza się to niezwykle rzadko. Kiedy to w ciało po prostu nie, nie rozpuszcza się i przechodzi częściowo, bardzo małej części, ale przechodzić może też do następnego wcielenia. Zwykle zasadą jest tak, że jednak jest reset. No i po resecie jest w miarę tam ewentualnie trochę biała tablica, ale tak nie do końca. Owszem, można człowieka wy, na, na człowieku wymusić coś, żeby się czegoś uczył. I on będzie to robić. Ale to nie jest pragnienie z duszy, bo dusza ma co innego, jakieś inne chęci. I tutaj przy, przychodzimy do tego, do prze, przenoszenia się karmy przez wibracje, bo ku następnemu wcieleniu ciągną wibracje, ku jakiejś osobie, ku jakimś y, znanym wibracjom tak żeby się obciążenia dopasowywały jedno do drugich tak jak można powiedzieć że bateria jednego typu pasuje do jednego typu y, miejsca na baterię w jakimś urządzeniu już inna bateria tam nie podpasuje i w świecie duchowym jest tak że te wibracje tego miejsca i tego obiektu, czyli tej baterii w cudzysłowie, one to są wibracyjne byty i one nawzajem się przyciągają, bo przy, podobne przyciąga podobne. I do tego stopnia, że przy, to znana sytuacja, ona nie musi być pamiętana w żaden sposób, ale jest znana wibracyjnie. I te wibra to odczucie, że coś jest po, znane wibracyjnie, to pociąga. To pociąga i przy, przyciąga. W czasie życia cielesnego mamy tutaj u nas do czynienia z tym, jak y, ktoś się w kimś zakochuje. I mówią psycholodzy, no bo przyciągnęły tego kogoś po prostu podobne obciążenia. Że, że dajmy na to, mężczyznę w kobiecie przyciągnęły podobne postawy, jak jak miał w domu rodzinnym. To było tak, tak podobne, tak znane. I tutaj też jest, że w świecie pozacielesnym, międzywcieleniowym jest właśnie przyciąganie do nowego wcielenia za pomocą takiego magnesu. Ross Rosenberg nawet ma taką książkę Human Magnets i tam Czyli ludzkie magnesy. I tam w tej książce opisuje, jak przyciągają się do siebie osoby o komplementarnych obciążeniach. Na przykład alkoholik i żona alkoholika, czyli osoba współuzależniona, jak do siebie ciągną, jak bardzo. To jest tak, jak, tak za, takie zakochanie na pierwsze wejrzenie. Tak samo jest, poza wcieleniem dokładnie w ten sam sposób jest. Tylko że przyszłe dziecko jest przyciągane przez mamę i ewentualnie przez ojca i, i generalnie przez karmę całego rodu. Także mamy tutaj dwa rodzaje przenoszenia się karmy. W, w ciągu życia jest to przenoszenie się za pomocą sztywnych wzorców utartych w podświadomości, w duszy. Za pomocą, wyryte są to wzorce, za pomocą presji psychologicznej, dręczenia, traumatyzacji, i to przez całe życie te wzorce podtrzymują się samodzielnie i ciało je podtrzymuje, bo uznaje, że to, to jest wzorzec, który tam dobrze zadziałał, i tak tego się trzymamy. Ani ciało, ani dusza nie jest. Na tyle refleksyjna, żeby to pooczyszczać. Nie, nie, nie. A poza wcieleniem jest drugi typ przenoszenia karmy. Jest to przenoszenie karmy za pomocą wibracji. I tak jak mówiłem, następuje później przyciąganie do odpowiednich wibracji, i tam dusza przyszłego dziecka sobie idzie i odtwarza tą karmę już. Dzięki rodzicom. Dzięki rodzicom i dzięki kar karmie rodowej. Karma rodowa i tradycja jest to jakby taki potok karmiczny, który utrzymuje te wzorce karmiczne, żeby, żeby następne pokolenia dzieci miały się gdzie wcielać. No, i tak jak mówię, że zakodowuje się. Owa karma za pomocą traum. I ma możliwość tego z tego powodu, że istnieje karma pokoleniowa. Tak więc podsumowując, przeniesienie się karmy z wcielenia na wcielenie przez wiele wcieleń jest to yin yang, yin yang, yin yang. Yin, strona żeńska, miękka, to jest energetyczne. Yang, no, natomiast jest strona przeniesienia karmy do następnych wcieleń, już we wcieleniu. Jest to przez wpisy traumatyczne, jest to przez ustalone przekonania duszy, już wyryte w osobowości. I to jest strona Yang. I to jest takie jak jakby to powiedzieć, tak samo jak są równania Maxwella, jest równanie elektryczne i jest równanie magnetyczne i razem stanowią dwa zestaw równań, które powodują na istnienie elektromagnetyzmu, czyli też znowu inny Yang, tak? tak samo jak natura materii jest korpus falowa Korpuskuła, cząstka może się zamienić na energię, a później energia może się zamienić na materię znowu. I yang Taka prze, przeplatanka jest. No dobrze. I jak teraz idziemy w kierunku realności? Jak ta karma się wyraża i co można z nią zrobić, jeżeli coś w ogóle można z nią zrobić? Tutaj można powiedzieć tak, że niektórzy tacy bardziej dogłębnie myślący psychologowie, psychoterapeuci mówią, że bardzo dużo osób nie osiąga stanu dojrzałości psychicznej i działają na takich, można powiedzieć, prowizorkach, które, można, które nazywają się charakterami nazywają się osobowością i bazują na reakcjach stresowych. I te reakcje stresowe są jakby zespołem, który buduje osobowość danego człowieka i w ten sposób jest to kodowane. Jeżeli wiecie jak te poszczególne yy, Słowa, co przed chwilą powiedziałem, co znaczą, będziecie wiedzieć, w jaki sposób 80% ludzi jest zakodowanych. Jest to kodowanie po prostu w obrębie umysłu. I ci ludzie, niestety, jeśli uruchamiają te reakcje stresowe, czyli walcz, uciekaj, zamruś się. Przypodobaj się te cztery reakcje po angielsku, fight, flight, freeze, phone, czyli tak zwane 4F, to oni, ci ludzie, niestety w, swoich, w swoim życiu nie są w stanie dojść do dojrzałości. Dojrzałość bowiem określać można jako bycie. Panem swojego życia. To znaczy, że ja dzięki mojej woli mogę podejmować swobodnie decyzje i bez, zaznaczam, bez dużego natężenia siły, tak zwanej siły woli. To te próby przemagania, przesilania wzorców. Reakcji stresowych, to jest właśnie to, jak ludzie mówią: No, mam słabą wolę, albo alkoholik mówi: No, wiesz, ja tutaj obiecuję ci, że ja już nie, nie, nie wypiję ani, ani grama wódki od dzisiaj, tak? Ale za, za kilka dni mu się odpali reakcja stresowa, coś, coś go wścieknie i. I co zacznie? I zacznie po prostu pić. Pójdzie pić. Dlaczego? Dlatego, że to jest potężniejsze od niego, że nie jest osobą, która ma władzę nad swoim życiem. Dlatego też, pierwszy punkt programu anonimowych alkoholików, według mnie, jest genialny, bowiem pierwszy punkt oznacza, że ten alkoholik staje całkowicie szczerze. I rzetelnie, sam przed sobą i przed grupą, i mówi. Jak to mówi pierwszy krok? Przyznaliśmy, że jesteśmy bez, że, że jesteśmy uzależnieni od, uzależnieni od alkoholu, i przestaliśmy kierować naszym życiem. Jesteśmy bezsilni, dokładnie to jest tak, bezsilni. Tam jest bezsilność, to znaczy, że. Ta substancja czy jej przyjmowanie powoduje coś, co jest silniejsze od, od nas samych, ode mnie samego. I to jest pierwszy krok, który właśnie jakby punktuje to, że człowiek, który jest pod władzą karmy, nie ma władzy nad sobą, jest bezsilny. Nie, to coś w, nim samym włada. Także 80% osób jest zakodowanych, jest bezsilnych. Natomiast tutaj chcę przytoczyć nazwisko pani doktor Izabeli Kopaniszyn, która właśnie mówi o tym i podaje tą cyfrę. Te 80% i mówi o tym, że tak, tak duża większość osób. Po prostu udaje dojrzałość. Po prostu udaje dojrzałość. Także, jeżeli się będziecie rozglądać następnym razem po ulicy, czy, czy w markecie, to zobaczcie, i spróbujcie sobie policzyć do 10. Policzcie 10 osób i zwykle jedna, dwie pośród nich. Są w stanie decydować o swoim życiu tak po prostu swobodnie. I też pani Kopaniszyn mówi, że poziom emocji, które, które przeżywają osoby te dojrzałe, te, można powiedzieć, wolne od karmy, ten poziom intensywności przeżywania emocji jest znacznie mniejszy. Czyli, tak mówi nawet, że tak. 5% tego, co przeżywa osoba miotana emocjami, 5%. Taka osoba czuje jest dokładnie wie, co czuje i czuje to, natomiast intensywność jest tak mniej więcej, mówi pani kopaniszyn, 5%. No, jeżeli ktoś miałby 5%, tych dużych emocji, które, dajmy na to, przeżywa osoba z, jakimś, z jakąś trudnością traumatyczną. Jeżeli by przeżywała tylko 5%, to ona by sobie bardzo często poradziła z tym. Natomiast jeżeli przeżywa 100% z tej odpalonej traumy, z tego, że jest wyz że tam wyzwolona, je, wyzwalacz. Czyli ten trigger traumatyczny nastąpił, i, i po prostu jest wzburzona po dziurki w nosie czy po uszy, tak? No to taka osoba jest zalana tymi emocjami, jak to mówią y, psychologowie. Zalewa tą ją, i, i już taki człowiek nie jest w stanie poprawnie przeżywać. To jest ponad. Ponad jego, czy jej możliwości. Także ja po tym mam dużo większą akceptację dla wielu, wielu osób. Jeżeli się to wie, można naprawdę dostać dużej akceptacji, dużego współczucia dla wielu uzależnionych osób, czy wielu osób, które sobie nie radzą w życiu. Bo naprawdę to. Te przeżycia, które przeżywają, to ich zalewają. Można sobie przypomnieć wskazania buddyzmu no, bądź współczujący. To jedną z głównych zasad jest współczucie. Tylko, że buddyści niestety mają swoje nauki bardzo, bardzo dawne i co gorsza niestety one te nauki nie są uaktualniane. To nie jest tak, że buddyzm się uaktualnia o nowe yy, można powiedzieć yy, odkrycia psychologiczne, psychiatryczne. Nie jest pewien kanon, pewna doktryna Coś troszeczkę podobnie jak, jak w katolicyzmie katechizm. Tak? No i jest taka doktryna, czy nawet kilka, bo są jest kilka nurtów buddyzmu, no i oni tak jadą i nie będą tłumaczyć według tego, co my tutaj rozumiemy w świecie zachodnim, tylko po swojemu tłumaczą i tam no coś tam rozumieją. Ale my tutaj potrzebujemy na co dzień te mieć wytłumaczone, a nie jakimiś dalekowschodnimi i jeszcze sprzed dwóch tysięcy lat terminami. Jeszcze z innej kultury, z innego obszaru mentalnego. No, przepraszam bardzo, to jest tak dużo różnic, że ja próbowałem kiedyś wejść w rozumienie buddyjskie, ale to nie, nie dał rady. To, to jest poza, poza po prostu dla mnie osobiście. To jest zbyt zbyt duża różnica. Także trzymam się swojego kawałka świata w rozumieniu. I też do was mówię też nie po buddyjsku, tylko psychologicznie, psychiatrycznie, ezoterycznie. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Także, jak można rozpoznać karmę. U człowieka żyjącego, mającego umysł, mózg, podświadomość, i ten człowiek będzie reagować emocjonalnie. I tutaj jest to, co psychologia wyznacza wy, yy, czyli reakcje stresowe czterech typów. I one, w nich zap, w, się wyraża właśnie to zaprogramowanie, ta karma. Wielowcieleniowa ma swoją fazę Yang, czyli wcieloną i ta się manifestuje. I taki człowiek, jeżeli pokazuje, że jest albo y, gniewny, wściekły, agresywny, czyli jest y, w reakcji walcz, albo ucieka, albo jest niechętny wobec y, brania na siebie odpowiedzialności, albo nie chce odpowiadać na pytania, to jest w reakcji Stresowej typu uciekaj albo nie chce się z kimś widzieć, nie odpowiada na telefony, nie płaci rachunków. Jeżeli za długo zwleka, to jest w reakcji stresowej typu zaszyj się albo jeżeli jest zbytnio ulegający, jeżeli się klei do Ludzi bardzo silnych, mających duże stanowiska, wysokie stanowiska, jeżeli jest takim człowiekiem, który wszystkich pociesza, jeżeli zna dużo kawałów i próbuje wszystkich rozśmieszyć. Tymi kawałami, jeżeli bardzo często się do ludzi uśmiecha z nadzieją na to, że będzie lepiej przez to przyjęty. To jest czwarty typ reakcji stresowej: jest to typ przypodobania się osobie agresywnej, która dzięki temu może wziąć tego człowieka na swojego jakiegoś pobratymca. Na, że nie będzie go atakować, tylko będzie uznawać, że, że ten ktoś jest pomocny dla niej. Także są cztery typy, i w tych czterech typach mamy wyraża się karma, i te cztery typy są reakcjami stresowymi to znaczy one automatycznie się odpalają, czyli inaczej trygerują, czyli inaczej wyzwalają w momencie, kiedy. Ciało i umysł wyczują stres. I stres jest właśnie odpalań, takim wyzwalaczem reakcji karmicznych. I tak jak mówiłem, my mamy karmę, natomiast nikt nami nie manipuluje. Po prostu jak idziemy w jakieś miejsce, gdzie będziemy mieli bodźce stresowe. To nikt nam wtedy, wtedy nami nie manipuluje. To nasza karma się po prostu, czyli te reakcje stresowe się wyzwalają i możemy zacząć działać nie tak jakbyśmy chcieli. Czyli karma nie jest manipulacją niższego rzędu i to nie jest tak bezpośrednie jak jest w tej. W książce 1984 Orwella, bodajże tak, że, że tam był taka farma zwierząt i te zwierzęta były tak zniewolone. To jest manipulacja wyższego rzędu, czyli taka, w obrębie której można ewentualnie się odnaleźć i można odnaleźć swoją wolność, można się uwolnić. Bo jeżeli by nie można by było, to by to zaprzeczało prawom wszechświata. Można się uwolnić, ale jest to bardzo trudne. Bardzo trzeba naprawdę się zaangażować w to, żeby odnaleźć drogę ku wolności emocjonalnej, przeżyciowej, karmicznej. Tak więc jak wyjść z obszaru tego karmicznego, No trzeba wydorośleć, czyli przejść z obszaru w którym będziemy mieć wyzwalane te reakcje stresowe za pomocą bodźców do obszaru, w którym nawet jeżeli będziemy mieć, będziemy spotykać bodźce, środowiskowe to i nawet jeżeli będzie nasz organizm nas yy, informował, że taki bodziec przychodzi, to nie będziemy uruchamiać, nie będziemy mieć uruchamianych tych reakcji stresowych. Dlaczego ja tak czasami przerywam? Yy, to jest również efekt reakcji stresowej. To jest trzeci typ reakcji stresowej, czyli się. I ja w wielu sytuacjach, kiedy spotykałem, no, kiedy nadal spotykam, bo nie jestem od tego wolny, kiedy spotykałem, yy, Ludzi, którzy mogli mi coś zrobić, zagrozić, być, byli silniejsi ode mnie, mieli krokodyle jakieś, mieli, mieli bardzo potężne negatywne, ciemne energie, to w takich sytuacjach mnie zamrażało. Nie potrafiłem wypowiedzieć słowa czasami. Czyli ja też mam karmę, też nie jestem od tego wolny. Czyli ta, ja też nie jestem dorosłą czy tam dojrzałą osobą. I kiedy, dopiero kiedy po pracy nad sobą uwolnię się od tego, będę mógł swobodnie o tym mówić, bez przestanków takich, że, że wy słuchacze będziecie się zastanawiać, no to co, skończyła się ta audycja czy się jeszcze nie skończyła, tak? Także mam nadzieję, że dzisiejszy Kawałek treści Wam się do czegoś przyda, i że będziecie już wiedzieć, że owszem, człowiek ma zaprogram zaprogramowaną karmę i jest bardzo często w 80% nią przytłoczony, natomiast jest możliwość wyjścia z tego. Jest. Także są dwie wiadomości, dobra i zła, czy zła i dobra, jak tam kto chce to opisać. No i dzięki, zapraszam na witrynę Świat Ducha.